Szczęść Boże, drogi pracy wszystkich dzisiaj serdecznie powitać na naszym wyjątkowym spotkaniu, w ten wyjątkowy dzień, gdzie w czasie takiej codziennej krzątaniny tej gminy mamy tą możliwość bycia ze sobą, spotkania się przy wigilijnym stole, podzielenia się dobrym słowem, podzielenia się łatwiej, złożenia sobie rzeczy. I bardzo serdecznie pragnę przywitać księdza biskupa Romana Bidla, prezesa Stowarzyszenia Dziedzictwa Świętego Jana Sarkandrę. Księdza Stefana Studka, dziekana dekanatu cieszyńskiego. Księdza Jacka Gracza, proboszcza parafii Marii Magdaleny, a zarazem członka zarządu Stowarzyszenia Dziedzictwa Świętego Jana Sarkandrę. Księdza Andrzeja Kozłowskiego, duchowego opiekuna Stowarzyszenia Dziedzictwa i zarazem członka zarządu. Witam księdza. Księdza Piotra, sekretarza biskupa diecezjalnego i księdza Tomasza, dyrektora naszych katolickich placówek oświatowych. Witam serdecznie pana starosta. Przewodniczący się z tego Janusza Króla, panią naczelnik Marię Pindur, naczelnik udziału pana Pawła Szajela, dyrektora Centrum Kursów Wspólnych. Nasze panie, panią Sylwię Radulską, sekretarza stowarzyszenia, panu Radę Abduję, dyrektorów już wymienił, księdza Tomasza, dyrektora i panią Bożenkę Knoblą, dyrektorkę z podstawówki. Serdecznie witam grono, całe grono pedagogiczne, witam rodziców, witam zacnych emerytów, witam wszystkich pracowników i członków stowarzyszenia. Tu nam grono osobno dopisało, no ale jakoś tak to bywa, już też nie wiem, trochę jest okres chorobowy. Bardzo serdecznie witam naszych przyjaciół, którzy współpracują z gwiazdą cieszyńską, pana Mariana Szpaka, państwa Omylińskich ze swoim gościem. Serdecznie wszystkich witam. I tutaj w tym miejscu pragnę państwu bardzo serdecznie podziękować za to właśnie, że jesteście, że odpowiedzieliście państwo na nasze zaproszenie. Bardzo dziękuję za całoroczną, za pracę, za pomoc, za wsparcie, za każde dobre słowo, którym przyczyniacie się do powstania dobrych rzeczy. Za nami rok taki dosyć trudny, bo reforma edukacji wiele nam przyniosła problemów, ale potrafiliśmy je rozwiązać i tutaj w tym miejscu bardzo serdecznie pragnę podziękować właśnie pani naczelnik Wydziału Edukacji, pani Marii Pindur. Pani naczelnik, bardzo dziękujemy za podpowiedź, za rozwiązanie, za pomoc w rozwiązaniu niektórych naszych problemów, z którymi musieliśmy się układać. I teraz państwo, przed nami święta, Boże Narodzenie, cicha grudniowa noc, pierwsza gwiazdka wskazująca drogę i narodzi się maleńka miłość, która zamieszka w nas. I pragnę zadedykować wiersz Karola Wojtyły, pieśń o słońcu niewyczerpanym. Jeśli miłość największa w prostocie, a pragnienie największe w tęsknocie, więc nie dziw, że pragną Bóg, aby najprościej go przyjęli. Ci, którzy duszę mają zbieli, a dla miłości swej nie znają słów. Ja
pragnę życzyć wszystkim Państwu, by te nadchodzące święta rozgrzały nasze serca miłością, radością, spokojem i światłem. Teraz zapraszam Państwa do obejrzenia jasełek w wykonaniu naszych dzieci ze szkoły katolickiej, klasy pierwszej, trzeciej i czwartej. Pobłogosław rączką małą. Zapraszam dzieci do przedstawienia, a Państwa do obejrzenia. Siły. Może zapukać wreszcie do kogoś. Pan mi dał opiekę Panną Marię. Ona biega.
cóż ledwie żyję. Panie Boże, jak mam przez ten świat? Kto się tam po nocy burczy? Zamknij drzwi na 7 kluczy. Spać nie dają włóczykie. Przyjmijcie Pannę Marię. Ona bieda cóż ledwie żyje. Dajcie mocę choćby w sieni. Przyjmijcie na co mnie głowę. Jesteśmy bardzo studzeni. Z Nazaretu daleka droga. Przyjmijcie nas w imieniu Boga. To nie zajest, nie gospoda. Idźcie stąd, bo czasu szkoda. Jak gdziekolwiek, ale ona. Bóg nie dał ją w opiekę. Jest ziemięto i studzenia. Idziemy z drogi dalekiej. Nie pomoże, święty Boże. Drzwi włóczęgą nie otworzę. Żeby chociaż garstkę myślę sprawy, choćby garstkę słowy. Tu są jeszcze inne domy. Słyszysz? Krają. Jeszcze nie śpią. Powiedz im, że jesteś dziecią, że odwdzięczysz się jak trzeba za ten kąt i kromką chleba, że zapłacisz swoją pracą. Nie wpuścili nas bogacze. Tylko wiatr nad nami płacze. Tylko wiatr. Nikt już więcej. Żeby chociaż ogrzeć ręce, tak niewiele nam potrzeba. Żeby chociaż kromkę chleba, choćby okruch, serce boli. A wy skąd tutaj? Z dalekiej drogi. I pewno bardzo was bolą nogi, głodni, zmarznięci, a wicher wieje. Macie do kogoś w Betlejem? Nie? No to więcej już się nie tracie, bo się w Betlejem znaleźli babcia. Da wam schronienie w tę rozgrębioną, mam tu stojeką, nie zachnę głową. Chodź do łąbeczko, a ty kocha się mojej walki z chrustem. Się pilnie, a gdy przyszedł ludzie.
pastuszkowie i pasiemy owce. Pilnujemy, żeby owce nie szły na manowce. Wilk w pobliżu na nie czeka, lecz nas nie zaskoczy. Pilnujemy owiec we mnie, pilnujemy w nocy. Ale dzisiaj noc spokojna, nic się nie wydarzy. Ogień płonie dzisiaj, podejść wilk się nie odważy. Takim śpiącym zrzemnę się troszeczkę. Dobrze, Maćku, ja teraz oczy zamknę na chwileczkę. Jeszcze nie trzeba, jeszcze nie dali nam znaku z nieba. Zobacz, palili ogień na ręce, jabłuszka piekli jeszcze gorące. Zbudzić ich? Czekaj, jeszcze chwileczkę, jeszcze nam z nieba znaku nie dali. Jeszcze księżniczka światłość nie pali. Czekaj na gwiazdę, nie patrz w górę. Pali się, pali, światło z obłoków. O, jaka luna, o, jaka zorka.
prześcieradła, śnieg otoczył ziemię, widać pierwszą gwiazdę na wieczornym niebie. Cieszy się choinka i kończy rabkami, cicho gra muzyka, więc wam zaśpiewamy. Coraz częściej mi się zdarza, że coś odkładam, że z kimś się spotkam w święta.
byli przeżywają trudności i radowali się z tymi, którzy mają powód do tego, żeby się cieszyć. Szczerze, byśmy ten czas, który jest ściśle określony, te dwa dni w sumie, jak to traktujemy zwykle Święta Bożego Narodzenia, jeszcze niedziela, wigilijna, życzę, żeby ten czas był wypełniany dobrem z naszego serca, które to dobro odzwierciedlić słowem, gestem drugiego człowieka, takim, żeby to był po orędzie, po Bożym Narodzeniu, które się zdarzyło w ludzkości kiedyś, powtarza się co roku. Dobre spotkanie w imię Jezusa i imię Ewangelii życzę wszystkim. Szczęść Boże. Panie Jezu Chryste, który wybrałeś chleb jako sposób obecności wśród nas i jednoczenia się z nami w życiu, zwłaszcza w Eucharystii, ale też dajesz nam ten chleb jako znak dobroci, symbol pojednania, znak leczniczych właściwości chleba i umocnienia. Prosimy Bogomusła, ten chleb najbardziej prosty, jaki jest możliwy, rolny z mąki, wody i wypieczony. Pobłogosław i daj nam dobre myśli, dobre pragnienia, abyśmy ławić się tym chlebem, okładkiem, przekazywali to, co Ty zamierzasz dla nas i wobec nas, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Wszystkim, żebyśmy sobie przypomnieli, że Pan Jezus naprawdę się narodził już. I to czuwanie się musi skończyć i musi się zacząć działanie. Działanie polegające na tym, że to, co Pan Jezus przyniósł, my próbujemy urzeczywistnić w swoich najbliższych środowiskach, tam, gdzie Pan nas posyła, tam, gdzie przychodzi nam pracować. I życzę nam, abyśmy zaczerpnęli z tych świąt sił do tego zadania, które wiąże się z przyjściem Pana Jezusa na świat, tego zadania dla każdego z nas. Niech Pan w tym nowonarodzony Pan Jezus pomaga. Życzenia już stały się tu taką tradycją, że ograniczamy do najbliższego naszego otoczenia, dlatego bardzo proszę, żebyśmy to dalej kontynuowali w ten sposób.